Witam Was, moi drodzy, na łowisku Przystanek Stawy w Grębowie. Przyjechałem dosłownie kilka minut temu. Ledwo co zdążyłem rozłożyć sprzęt. W zasadzie rozkładałem drugą wędkę, a tutaj zobaczcie, co się dzieje. Ledwo zarzucone i już ryba bierze. To jest coś niesamowitego. W ogóle to łowisko jest całe niesamowite. W tym roku jestem na nim pierwszy raz. Przyjechałem tak na szybko w zasadzie zrobić dzisiaj rekonesans przed zawodami, które mam w najbliższą sobotę, które organizuję tutaj na tym łowisku. Jest 43 uczestników. Woda ma już około 14 stopni Celsjusza. Więc ta ryba rozpłynęła się, jak zauważyłem, po całym stawie. No i zobaczymy, co to będzie za pierwsza rybka i czy uda nam się ją doholować. Tutaj kolega po mojej prawej stronie łowi na karpiówki i też już pewnie 3 czy 4 ryby złowił od samego rana. A jest godzina w tej chwili chyba kilka minut po godzinie 8. Dzisiaj jestem niestety sam jako wędkarz i operator, więc kadry będą troszeczkę monotonne. Ryba poszła pod pomost. Muszę przełożyć wędkę na tą stronę. Zauważyłem, że ryba dzisiaj rozpłynęła się wszędzie, czyli jest i blisko brzegu, i daleko. I blisko, i daleko żeruje, i blisko, i daleko pobiera. Nie to, co na zawodach. Pierwsza rybka już jest w podbieraku. Zaczepiła się za boczną wargę z boku. Odczepieniem nie było problemu, ponieważ używam tradycyjnie haczyków bezzadzierowych. Piękny, średnio 3 kg karp. Oczywiście z powrotem trafia do wody. I tradycyjnie czekamy na następnego. I kolejne branie. Około 10 rzutów w jedno miejsce, czyli tak zwane nęcenie punktowe. No niestety ta wędka nie jest blisko. Rzucam na około 70-80 metr. Rano ta ryba była bliżej brzegu. Teraz ona popłynęła troszeczkę dalej. Mam dzisiaj tutaj niestety problem ze spinkami, ponieważ używam małych haczyków. No i właśnie w tym momencie znowu ryba puściła. Spinka. Po prostu muszę się przezbroić na haczyki co najmniej o 2 rozmiary większe. I teraz najgorszy moment. Przeważnie w tym momencie ryba się spina. Ale na szczęście udało się ją wyholować. No, ledwo, ledwo.
Używam koczyków bezzadzierowych. Ten jest chyba trabucco. Ciężko mi jest powiedzieć, ale chyba tak, ponieważ zmieniałem kilka zestawów dzisiaj z mniejszych haczyków na większe. No, ryby są bardzo silne. Nie będziemy jej męczyć. Takie na moje oko to taka czwóreczka. I z powrotem ją wrzucimy do wody. Także dzieje się i oby tak dalej. Tutaj już czuję na wędce, że to może być większa ryba. Zareagowała w tym momencie właśnie na aromaty owocowe. 808 morwę tutaj założyłem. Proszę, proszę, zmieścimy się. Nie, nie, proszę, proszę. Czas ucieka, musicie łowić. 4 dni mamy. A, można, bo to po macie, to nie ma problemu. To połowicie. Zmęczycie się. Koledzy tutaj przyjechali na 4 dni połowów. Jak będzie taka pogoda jak dzisiaj, a taka ma być, bo takie są prognozy, to koledzy na pewno połowią. No, ta rybka może być troszkę większa. Jak widać, nęcenie punktowe przynosi efekty. I rybka jest nasza, aczkolwiek muszę wam coś pokazać. Zapięła się za dolną wargę bardzo mocno, znaczy za mięso. Zobaczcie, co ryba ma z boku przypięte. Widzicie to? Haczyk rozmiar 2, karpiowy. Ja już tutaj w ubiegłym roku wyciągnąłem wędkę karpiową, która została porwana przez rybę. W boku ryba miała taki haczyk. Silne. Silne, silne. Bardzo słaby wiaterek. Brania są generalnie na całym stawie. Czy blisko, czy daleko rzucamy, te brania są. Są dosyć intensywne, agresywne. Na razie do tej pory w większości biorą karpie, chociaż kolega złowił pięknego, dużego jesiotra. Spotykamy się w najbliższą sobotę na przystanku stawy w Grębowie na zawodach. Zbiórka o godzinie 6, o godzinie 8 zaczynamy łowić. Będzie losowanie, będzie 42 zawodników. Jeden zawodnik to będzie rezerwowy pan ryba, rezerwowy podbierakowy. Sprawdza się śmierdziuch, jeśli chodzi o zanętę, czy to grubsza, czy drobniejsza frakcja, to powiem tak, że mam pomieszanego śmierdziucha, czyli palet 2-milimetrowy i też bardzo drobno mieloną zanętę, też śmierdziucha. Przygotujcie sobie większe haczyki, takie powiedzmy dziesiątki, nawet może i ósemki. Te ryby, te karpie tutaj na Grębowie są dosyć mocno wykute i używanie mniejszych haczyków, takich 14, 16 czy 12 może powodować to, że ta ryba będzie się spinać. Bardzo krótko chciałem powiedzieć o regulaminie. Niestety nie będziemy łowić tutaj na tym brzegu przy wejściu. Cały brzeg
po przeciwnej stronie, tam pod tymi drzewami, pod lasem, i ten brzeg z boku jest do naszej dyspozycji. Łowimy od godziny 8 do godziny 16. Za 10:08 będzie nęcenie. Używamy oczywiście haczyków bezzadziorowych. Jeśli chodzi o długość przyponu, to może być ta długość dowolna. Na zawodach Method Feeder przeważnie te przypony w regulaminie są do 10 cm, natomiast co niektórzy wędkarze prosili mnie, żeby nie zwracać uwagi na długość przyponu, ze względu na to, że mówią, że tu jest dno muliste i niektórzy używają dłuższych tych przyponów, więc na ich prośbę przychyliłem się do tego. Ja uważam, że generalnie zbyt większego znaczenia nie ma tutaj przypon, ponieważ ja dzisiaj łowię na przypony 6, 7, 8 do 10 cm i te brania są intensywne, agresywne, ta ryba bardzo mocno żeruje, jest woda ciepła. Jeśli chodzi o siatkę, to oczywiście musimy mieć siatkę co najmniej 3-metrową. Natomiast jeszcze to ustalę ze Sławkiem, ale prawdopodobnie Sławkiem, opiekunem tego łowiska, ale prawdopodobnie zrobię to w ten sposób, że ważenie ryby będzie w turach, czyli powiedzmy po 3 czy po 4 godzinach będzie pierwsze ważenie ryby, wypuszczenie tej ryby, żeby ona zbyt długo nie była przetrzymywana w siatce, ponieważ zawody są długie, od godziny 8 do 16. Jeśli ktoś złowi amura, to ja poproszę, żeby do mnie zadzwonić, podam mu numer telefonu i amura będziemy ważyć od razu, nie będziemy amurów przetrzymywać w siatce. Tak samo jeśli chodzi o jesiotry, jeśli chodzi o drapieżnika, nie będziemy drapieżników liczyć. I już powiedziawszy, nie wiem, która ryba jest na haczyku, nie liczę. Oczywiście nie wszystkie hole są sfilmowane, bo jestem dzisiaj sam jako wędkarz i operator. Niestety te kadry dzisiejsze będą monotonne, bo wszystko realizuję na obiektywie szerokokątnym. Oby tak się działo na zawodach, albo jeszcze lepiej. Karp nie duży, ale pełno łuski. Piękny. Pewnie ciekawi jesteście, jakich zanęt dzisiaj używam. Mam różne zanęty. Zanęty oczywiście na bazie fermentowanej kukurydzy, chociaż nie wszystkie. Na tą zanętę 101, 303 i 505 też złowiłem kilka karpi. Ale najbardziej sprawdza się tutaj 909. Troszeczkę dodałem do 909 606. To jest właśnie taki pelecik. I zadipowałem to melasą 404, melasą z CSL-em. No i jak widzicie, wyniki są niezłe. Przynętę, jaką dzisiaj używam, to jest Wafters Meusa pomarańczowy o aromacie orzecha tygrysiego. Ostatnio poruszałem taki temat, co jest ważne, czy jest ważna zanęta, czy jest przynęta. Co jest bardziej ważne? Ponieważ ostatnio na zawodach jeden z uczestników, który wygrał, twierdzi, że zanęta nie ma znaczenia, że przynęta ma duże znaczenie. Natomiast znam innych zawodników, którzy też super skutecznie łowią i zdobywają miejsce na podium i właśnie mówią odwrotnie. Więc reasumując te dwie wypowiedzi, te dwie opinie, można stwierdzić jedno, że i zanęta, i przynęta są ważne. I mam kolejnego karpia najprawdopodobniej.
I jest. Zmieniłem haczyki na większe. Czyli na dziesiątki. I tą rybę rzeczywiście udaje się doholować ją do brzegu. Drugi ładny, pełny łuski karp. Nieduży, ale piękny. Pokażę Wam zestaw. Podajnik do metody firmy Mikado. Dosłownie 6-centymetrowy, 6-7-centymetrowy przypon na plecionce 0,12 Yorka. Gumeczka z firmy Guru. I malutki dumbbellsik Meusa, orzech tygrysi w kolorze pomarańczowym. Mamy dubelek. No i to, co widzieliście w ubiegłym roku. Tutaj nie zdążyłem zaciąć. Ryba puściła, ale na tej wędce jest. Wydaje mi się, że punktowe nęcenie przynosi rezultaty dobre, ponieważ cały czas odławiam z tego samego miejsca, na tej samej odległości. No i tak się zdarza oczywiście. Lekko podciągnąłem wędkę do góry, ryba się wypięła tuż przy brzegu. Chciałem Wam pokazać podbierak, który bardzo mnie zainteresował, firmy Witchwood. Można go kupić w sklepie w Rzeszowie Pan Ryba. Jest to podbierak bardzo głęboki, o średnicy 75 cm. Podbierak składa się, tak jak podbierak w większości podbieraki karpiowe, w ten sposób. Można go sobie zawinąć. Jest bardzo mocny. W miejscu, gdzie jest zszyty, można po prostu ciągnąć bardzo mocno i on się nie rozerwie. Mocny ma szwy. I do tego sztyca. Sztyca karpiowa o długości 3,20. Ona jest tutaj znaczona odległościami. Ostatni element sztycy ma miarkę. Można sobie skrócić go, wydłużyć. W ten sposób można mieć krótszy, dłuższy. Jest bardzo fajny, bardzo lekki przede wszystkim. Ja w przypadku, jeśli łowię na metod feder, oczywiście wyciągam jak najdłużej, dlatego że mam dzisiaj akurat wędki długie, 3,90. Ponieważ rzucam na dosyć duże odległości, tam gdzie ta ryba najbardziej żeruje i stamtąd jest właśnie łowiona. Non-stop brania. Ja myślałem, że południe i przestaną być brania, bo przeważnie tak jest, że w
południe, kiedy wysoko słońce świeci, mocno dogrzewa, ryba idzie troszeczkę w górę. Natomiast no, jest kilka minut po godzinie 12, a tu brania są cały czas. Co prawda nie tak intensywne jak z rana, ale generalnie jak tak będzie na zawodach, no to będzie fantastycznie. Dolna warga, o, i w tym momencie branie na drugą wędkę. Podciągnięcie, ale chyba ryba puściła, chociaż wyprostowało, zaraz sprawdzę. I znowu kolejny, nieduży, ale pełnołuski, piękny. Jak te piękne pełnołuskie tutaj urosną, no to będzie niezła walka. Rybki mają brzuszki pełne, czyli woda ciepła, metabolizm przyspieszony, ryba intensywniej pobiera pokarm, żeruje, jak widać. Jeśli chodzi o głębokości łowiska, to od tej strony, od strony dębów do mniej więcej 1/3 jest głębokość 1,20 m, natomiast w dalszej części łowiska jest głębokość od 0,9 do 1,1 m, czyli tamta strona jest płytsza. Wędkarze mówią, że na przystanku stawy w Grębowie w południe nic się nie dzieje. Jak widzicie, słoneczko jest bardzo wysoko, jest parę minut po godzinie 12. Ryba cały czas żeruje, cały czas pobiera. Brzuszki grube, ona jest tutaj głodna, wygłodzona po całej zimie. Jest ciepła woda i te wszystkie tłuste przynęty, zanęty, one będą fajnie, prawidłowo pracować. Także można sobie zadipować. Jak widzicie, nie zaszkodzi, a może pomóc. W momencie do zanęty dosypałem troszeczkę mielonej konopi, grubo mielonej konopi, która, jak wiemy, po uwolnieniu się z zanęty unosi się do góry, a ryba w tym momencie jest południe, ona troszeczkę wyżej jest. Dała się zwabić na dół. A jak doholujemy, to chyba może to być największa ryba dzisiejszego dnia. Wiaterek lekki się zmógł, jest godzina 13:15. Ryba ucieka na lewą stronę do sąsiada, więc trzeba ją troszeczkę ściągnąć, żeby nie weszła w zestawy. Holuję dołem, żeby nie wypiąć haczyka z wargi, bo przeważnie zapina się na dolną wargę albo boczną. Poszła teraz w drugą stronę, przeszła mi nad tą wędką, ale my ją tutaj doholujemy. Kolejny karp. Nie można im dać poluzować, bo jak tylko się poluzuje, od razu wygrywa z nami. No, przed chwilą powiedziałem, że tylko newisy holują. No, tylko newisy holują. Teraz kormoran doholował. No, niestety nie jest to rekord. Wydawałoby się, że to będzie to większy karp, ale
O, jest piękny. O, i jest branie. Ale było. Fajne są te siateczki, mają bardzo drobne oczko i ryby nie zahaczają się płetwami. I znowu zaczep za bok. Karpik królewski. Nieduży. To już chyba ostatnia ryba, bo mnie już po prostu ręce bolą. Zaczynam czuć mięśnie. I za bok zahaczony. I cóż, moi kochani, do zobaczenia w sobotę. I życzę Wam takich samych albo i bardziej intensywnych brań, jak dzisiaj właśnie u mnie.